Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Paweł Radowicz. To jest kolejny odcinek. 46614 głosów do odjazdu. Symulatora Simleya. I w dzisiejszym odcinku kontynuujemy też podróż do Zawiercia. Drzwi zapomniałem zamknąć. Od wrażenia. Zaczynałem odcinek. Jazda na opora dalej się nie świeci. To jest nie tak. Tu mamy 3-minutowy postój. Ktoś wysiadł, ktoś wsiadł. Ktoś idzie. Fajnie. Nie, ale jak maszynista wychodzi, to nie wchodzimy. Ładnie, ładnie. Im dalej mi się podoba pod względem graficznym. Te wszystkie detale, szczegóły.
Jeszcze, że wyjdzie na mojej 1060-ce. 6-gigabajtowej. Dzwony biją, dzwony. No i czekamy na godzinę na nowego odjazdu. Pociąg osobowy do stacji Zawiercie. Przez stację Będzin, Będzin Ksawera, Dąbrowa Górnicza Pogolia, Chruszczowrót, Łazy. Podjedzie z toru drugiego przy peronie drugim. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. Przyjemnej podróży, właśnie. Ze mną musi być przyjemny. Nie wiem, co miałem zrobić. Opuść pantografy. Wyłącz kabinę. Włącz kabinę. Podnieś tylny pantograf. 4614 gotów do odjazdu. Momencik. Wyłącznik szybki. Otwornica, sprężarka. Nastaw kierunku. Zamykamy drzwi. I lampka dalej się nie świeci. No cóż. Jakiś błąd techniczny. Awaria, awaria. Na teście lampy działa, normalnie się nie zapala. Jakiś kabelek przerwany, czy co to? Tak za bardzo nie chcę to jechać szybciej niż tą stówkę.
wstępny semafor jest na stój. No tak, na styk, przejechać. I wyjazd też na stówkę świeci. Zbliżamy się do stacji Będzimiasto.
wjazdu wymagają na Marsa. Nazwano prędkość wewnętrznego semafora SBL, co to był. To bezprądowa przed nami. Następny semafor będzie na 40 albo 60 km na godzinę, więc musimy być przygotowanym na wszystko. Czemu i tak kończy, wjeżdżamy w peron. Przepisów kolejowych nie powinno się podawać wyjazdu szybciej niż pociąg wjedzie. Powinien wjechać się, zatrzymać i robotem, ale widzę, że tu jest semafor szybciej niż na wyjazd. Przed peronem jest. Ciekawe czemu. Bliżej, aby widzieć semafor wyjazdowy. Czyli się przełączyłem przez przypadek? Nie. Resztę zobaczycie, drodzy Państwo, już w kolejnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie i ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa, pa.